Patrz, patrz. Kręcę się, zadając obrażenia. Ale masz przodu, Garen, what the fuck? Kręcę się, zadając obrażenia. Nie. Ja pierdolę, kurwa, ścinaj te korony drzew. W sensie, z góry zostało ci jeszcze trochę drewna. Siomku, kurwa. No przepraszam. No. Jaki ty masz tu syf? Ej. El, w sumie... Nie wiem, czy ten, jak robię takie serie... Minecraftowe, to czy się witać na początku, czy co? Chyba nie. Wiesz, czy chcesz być jak każdy? Nie, nie chcę. Siemaneczko, tutaj Bartek! Witam! Dzisiaj jesteśmy na serwerze Let's Play Maxcraft! O, dzisiaj sobie zbudujemy domek i wejdziemy ku jakiemuś youtuberowi w dupę! Przedstawiony materiał był satyrą, nie miał na celu nikogo urazić. Szachmat. Kurwa, ziomeczko, naprawdę ty masz taki syf. No uspokój się, ja nie wiem jak to działa wszystko. Musisz rozwalić całą koronę drzewa, boże, koronę drzewa, całe drewienko, żeby liście zaczęły znikać, ziomek. No dobrze, dobrze, wszystko będzie dobrze. Zobacz, jaki mam taras, kurwa, widokowy. Zajebisty. No. Chcesz mieć lifehacka fajnego? No. Jak masz róg domku, to robisz coś takiego. I zamiast tego drewna dajesz pyk, 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 pyk. Wow! No nie? Co to jest za rodzaj drewna? To jest dokładnie to, którego użyłeś do budowy całego swojego domu, tylko nie przerobione. Dobra, zabieram to z powrotem, bo to moje w sumie. Ej, no ty piarzu! No co, po chuj tutaj kładziesz ten też drewno? To jest marnotrawstwo, przecież tego nie widać. Bo jest fundament! No nie przyjmij fundamentu, proszę mi położyć fundament tam. Nie zauważysz różnicy. No ale... No dobra, niech będzie, masz rację. Coś drewniane. Ej, tu jest jakiś domek drugi. No tu jakichś sąsiadów mamy, no. A, no... Tylko coś tu rusz. Ej, no może to zaraz możemy ruszyć. Ładny ten domek mają, kurde. A ja mam ładne lagi. No dobra, to skoro ten, to nie ruszam, niech będzie. Ale to, jeśli mają to być mili sąsiedzi, to spoko, ale skrzynki i tak ukryję. Tutaj w ogóle, co ty wziął dwa drewna ze środka, zostawił kurde spód i górę. To możliwe, że nie ja, nie wszystko ja tutaj robiłem. Ja się cykam w nocy, siedzę cały czas w chacie, nie wychodzę. Aż tak się cykasz po otworków? No w sensie... Ej kurwa, jakiś ziomek mi tu przebiegł, co to za typek? No to są może ci sąsiedzi, nie bój się ich. Spoko, ziomki. Ogólnie znak pokojowy, taki ogólno panujący wszędzie, to jest jak wciśniesz shift parę razy przed ziomkiem i wtedy masz takie... A, że się kłaniasz. Patrz. Zdupcę ci to drzewo, żeby upadło. Może być? Będę bardzo wdzięczny. Nie jestem fanem latających koron. Już wystarczająco mamy dużo koron w Europie. Jak? Musiałem. Ej, jesteś gdzieś w okolicy? Bo się tak cykam, kurde, jak tu samemu. Patrzcie, jestem. W chacie jesteś. A, co, przez okno możesz oglądać, jak buduję sobie domek. Tutaj. No. Że będzie tak w skalę zbudowany. Tak, i to w sensie to będzie taka... Tutaj będzie okno, a wejście będzie gdzieś od boku. Nice. Robić. Proszę bardzo. Jebaniutki, co bojowy. Czemu ty masz w ogóle różowy pancerz? Koleś jakiś przyszedł i mi dał. XT. Ziomek coś tutaj buduje obok. Jakoś siora. Co to tak sapie tu? Masz tu ziomeczka obok. The fuck? Ogólnie jak mu dasz złote jabłko, to wtedy on się zmieni z powrotem w normalnego villagera i będziesz miał zniżki u niego. Wickliniki, ja pierdolę. Idziesz ze mną na przygodę? Czekaj, mogę iść, tylko odłożę rzeczy. Dobra. Dobra, my body is ready. Dobra, dawaj. A bo czekaj, chodź, ja ci pokażę takie fajne miejsce gdzieś. Dobra. A, ta wioska w oddali? Tak. No to tam villagerzy sobie mieszkają. Ograbiłeś już ją? Nie. No to chodź, ograbimy. Ale widzę, że chyba już to ktoś za nas zrobił. Nie, czekaj, co to kurwa jest? Ej, to są jakieś ruiny. Dobrze. Albo... To są albo ruiny, a... Nie, to jest jakaś opuszczona wioska. Co do kurwy? To jest taka... Zaginione miasto. Atlantyda. Tu coś jest. Daleko nie trzeba było szukać. Ej kurde, to się zapowiada dobrze. O, żelazo, pominąłeś, ziomek. No nie biorę, bo tam...
Pancerz... Ja wszedłem na przygodę. Pancerz byś sobie lepiej wziął. Ej, gdzie ty jesteś? Kopię w dół. Który ty... A, tutaj, dobra. Ziomek, stawiaj jakieś pochodnie za sobą. Nie mam żadnej pochodni. Ale dziwnie ty kopiesz w dół. Jak? Ale w sumie trochę szybciej idzie. Nie, bo ja na górze sobie trochę więcej miejsca zostawiam u góry. Coś jest. Dobra, ej, doskonale. Mamy jakiś trop. I request your assistance. Czekaj. Bo już do mnie strzelają. Ja nawet pancerza nie mam, oni mnie zmiotą po prostu. Eczki? Czekaj, bo cię zgubiłem, bo tu stoi ten typek. A, dobra, tam daleko jesteś. Kurwa, ziomek, ile żelaza po drodze zgubiłeś. Ej, ja się z nimi nie biję, bo oni mnie na parę strzałów wezmą. No dobra, to nie. Czekaj, odgrodzę nas od nich, żeby nas nie strzelali. Okej, gduwa. Możemy iść, tutaj jest jakiś... Tu jest jakieś zejście w dół, chyba że to ty wykopałeś. Nie wykopałem nic. Skakuję tam. Dobra, to czekaj, idę za tobą. Szokującą. Co? Strzelają, czekaj, ja go zaraz tutaj odgrodzę. Kurde, w sumie schodki zbudowałem. Jezus! Ziomek! Kurwa, nie! Dobra, trzeba go zakurwić. You came to the wrong neighborhood? Dobra, ja się chowam, on mnie zaraz zabije. Dajesz, Kuba! Ah, yes. Zwalił Bona. Dobra. Mieczek sobie zrobi jakiś pancerzyk i można jechać dalej. Ten co pobiegł w ogóle w ciemność nie stawia żadnych pochodni. Dobra, czekaj, też idę. Dobra, czekaj, już idę za tobą, tylko sobie skarpetki zrobię, okej? Okay? Przyznaj się, że twoją największą motywacją dla tej wyprawy jest to, żeby zebrać kości dla psa. Tak, to prawda. Gdzie ty poszedłeś? Ej kurwa, to jest wyjście ze skini. Pa, jak idzie w dół fajnie. Nawet pochodni nie trzeba stawiać. Przypominam, nie możesz w to wchodzić. Ej, tu ktoś był. Są pochodnie. Okej. Okay. Może to jest to moje zaginione prze... Nie, to nie jest moje zaginione. To byś na dół, tak? No, zszedłem na sam dół. Są pochodnie, tu ktoś był już wcześniej. Dobra, jak tu ktoś był, kurde, to wracamy. Nie! Płonę! Czekaj, tam na dole była woda, możesz się z... Ale pół HP! Dobra, ja muszę zabić jednego kościotrupa i zdobyć pierwszego psa, a reszta mnie nie interesuje. Ale wiesz, że to nie wjeżdża za pierwszym razem. Czemu oni mi tu zrobili jakiś portal, kurwa, przed domem? Jest, mam broń, idę się nakurwiać. Ale wiesz, że teraz szkieleta nigdzie nie znajdziesz o tej porze dnia. A za ile będzie noc, wiadomo? Spójrz na słońce. Gdzie jest słońce? Nie ma. Tak, nie ma. Może za górą? Wyjdź z domu najpierw. No wyszedłem. Nie. Kwarantanna. Ej, no właśnie, nie wolno. Do czego mi ty namawiasz, ty? Ej, ale ten portal jest wyłączony. Nie wiem, co to masz. Ale nie podoba mi się, kurde, budowa. Trzeba będzie stąd spierdolić. No jak to? Pakuj manatki. Zabieramy się stąd.